Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 159. odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym życiu, o zdrowiu, o ekologii i o wielu, wielu innych. Natomiast raz w miesiącu przychodzę do Was z odcinkiem solowym. Są to tak zwane holistyczne inspiracje. A dzisiaj oczywiście mamy do czynienia z inspiracjami sierpnia. I na sam początek muszę powiedzieć, że sierpień to jest najwspanialszy miesiąc w roku, a to za sprawą tego, że jest to miesiąc moich urodzin. Wybaczcie, musiałam to powiedzieć. Uwielbiam moje urodziny, uwielbiam ten letni czas zabawy, celebracji. Mam nadzieję, że dla Was też ten miesiąc był taki radosny, nieco bardziej. Wyluzowany, właśnie zabawowy, rozrywkowy i nastawiony właśnie na celebrowanie po prostu życia, codzienności, słońca i ciepła. Też taka dygresja, że szukam sobie dobrego systemu na nagrywanie tych solówek. Ja też w kółko powtarzam, że te solowe odcinki mnie tak stresują, ale wydaje mi się, że nabieram już w miarę w tym wprawy, ale powiem Wam, że to jest tak. Indywidualna kwestia, mam tutaj na myśli indywidualna kwestia każdego odcinka, bo to, jaki mam danego dnia nastrój, poziom energii całkowicie wpływa na to, jak performuję w danym odcinku i finalnie, jaki wy macie efekt słuchając. Także jest to dla mnie bardzo ciekawe. Akurat dzisiaj nagrywam po południu i czytałam ostatnio w fajnej książce. Że zazwyczaj tak jest, że rano lepiej radzimy sobie z takimi zadaniami bardziej analityczno-umysłowo-matematycznymi, a po południu, po takim lekkim zjeździe, lepiej pracuje nam się kreatywnie, ale to jest oczywiście statystyka, więc myślę, że warto sobie to sprawdzić na sobie. Także ja dzisiaj testuję takie popołudniowe, poobiednie nagrywki. Mam nadzieję, że nie będę przez to zbyt taka ospała i smętna. Popijam sobie taki napar, słuchajcie, z Lunti, o którym też Wam mówiłam milion razy, podlinkuję. To jest Brain Booster, tak mi się wydaje. W każdym razie jest to herbata na bazie yerby, która ma nas nieco pobudzić, usprawnić myślenie. Mam nadzieję, że zadziała. Pamiętam, że piłam ją, kiedy nagrywałam... Odcinek z Martą Niedźwiecką i chyba wyszło nam całkiem nieźle, objęliśmy, więc, więc polecam. Natomiast powoli gdzieś tam staram się odzwyczajać od popołudniowej kawy, ale to jest osobny temat. O kawie zresztą będzie niedługo w podcaście po raz kolejny, także bardzo się cieszę. W ogóle ten temat jedzeniowy będzie się przewijał w różnych kontekstach jedzenia i rzemiosła, nawet w dzisiejszym odcinku. No ale właśnie, jeżeli słuchacie po raz pierwszy, to holistyczne inspiracje, to jest taki zbiór moich polecajek, wszelkiego rodzaju czasem produktów, czasem podcastów, książek, filmów, seriali, przepisów, akcesoriów, doświadczeń, które udało mi się zebrać w, w tych ostatnich kilku tygodniach, które mnie w jakiś sposób urzekły i które chciałabym Wam polecić. Także ja to bardzo lubię. I mam nadzieję, że dla Was też to będzie przyjemne. Kilkadziesiąt, zakładam, minut ze mną, bo nigdy nie wiadomo. Dzisiaj mam sporo rzeczy, ale czasami tak jest, że jest sporo rzeczy, krótki podcast, a czasami jest mniej rzeczy, długi podcast, bo jak to można się było domyśleć już po tym wstępie, dosyć sporo mówię. Także przejdę może już do większych konkretów. Zacznę może od fundacji, słuchajcie, bo każdego miesiąca na początku podcastu też ogłaszam fundację, którą wspieramy. Przez najbliższy czas i ja od stycznia zobowiązałam się 10% ze sprzedaży w moim sklepie online przekazywać innej fundacji. Trochę tematycznie, a trochę w zależności od tego, co akurat poczuję. A jeśli chodzi o mój sklep, to to jest karolina Ukośnik Sklep i też robiąc w nim zakup, oczywiście wspieracie moją działalność, a przy okazji możecie dorzucić swoją cegiełkę w imię jakiegoś celu charytatywnego. Także na mojej stronie znajdziecie moje e-booki o zdrowym stylu życia, holistyczne ym, pozdrowienia. Znajdziecie moje poranne rytuały. Znajdziecie foodbooka z przepisami i codziennik w wersji elektronicznej. Teraz szybciutko odpowiem na pytanie. Słuchajcie, nie planujemy do druku codziennika, więc niestety, ale ta elektroniczna wersja jest jedyną w waszym zasięgu i jest też super opcją w podróży. Zawsze warto mieć ze sobą notat notatnik, w którym po prostu Odpowiadacie na te pytania. Ale jeżeli interesuje Was, co znajdziecie w tych produktach konkretnie, to leźcie na stronę, wszystko jest podlinkowane. Nie będę teraz temu poświęcała czasu. Natomiast jeśli chodzi o fundację, to w tym miesiącu, czyli we wrześniu, wesprzemy fundację. Ocalenie. Jest to fundacja, która teraz przeczytam. Pomaga uchodźcom i uchodźczyniom, imigrantom i imigrantkom, repatriantom i repatriantkom budować nowe życie. W Polsce. Dodatkowo fundacja działa od 2000 roku wspiera migrantów, migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju, działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, dąży do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. Także to może być też forma komentarza ode mnie odnośnie tego, co dzieje się obecnie w naszym kraju i nie tylko, także jeżeli macie ochotę wesprzeć Fundację Ocalenie, a chodzi za wami zakup jakiegoś e-booka ode mnie, to to jest właśnie ten czas, czyli wrzesień. I jeszcze jedno małe ogłoszenie: słuchajcie, dostaję od Was różnego rodzaju rekomendacje, prośby o tematy, o gości, i nie wszyscy wiedzą, że podcast jest już live od kilku lat od ponad. Grubo ponad 3 lat, więc wiele z tych tematów już było, wielu gości już się pojawiło. E, także zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam co tydzień wrzucam Wam nowe playlisty tematyczne, gdzie możecie sobie odgrzebać, odkopać stare odcinki, o których może nawet nie wiedzieliście, że istnieją. E, także takie narzędzie wrzuciłam, żeby to wszystko było nieco bardziej poręczne. No i oczywiście, jeśli podcastu słuchacie regularnie albo może nieregularnie, ale jakiś odcinek Wam się spodoba, to zapraszam do udostępniania i oznaczenia mnie na Instagramie Karolina Sobańska. No i po raz pierwszy może powiem to na początku, a nie na końcu. Będzie mi super miło, jeśli podcast też zrecenzujecie, bo to mi bardzo pomaga. Szerzyć tę wiedzę y, dalej. Także jeśli słuchacie na iTunesie w aplikacji podcasty, tam możecie napisać kilka słów opinii i dodać, y, znaczy wystawić wybraną liczbę gwiazdek. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, a na YouTubie zasubskrybować mój kanał. Tam też się pojawiają czasami live cooking show, moi drodzy polajkować dany odcinek, zostawić komentarz i ważna rzecz, dla tych, którzy, którym to umknęło, wszystkie moje wywiady są dostępne, wszystkie od jakiegoś czasu, nie wszystkie archiwalne, ale wszystkie na ten moment i, i taki jest plan, są dostępne na YouTube w wersji wideo. Dzisiaj mam tak, że nie patrzę na zegarek, ale już chyba długo rozmawiamy. W każdym razie, przechodzimy, moi drodzy, od inspiracji do inspiracji. I tak jak powiedziałam, sierpień to jest mój ukochany miesiąc, bo to jest mój miesiąc urodzinowy, więc nie mogłoby zabraknąć moich urodzin w, tych, w tym odcinku, dlatego że to był dla mnie wspaniały czas i chciałam bardzo podziękować tym wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że największą wdzięcznością, największą inspiracją, największą rekomendacją i polecajką są relacje w moim życiu, jakkolwiek by to banalnie nie zabrzmiało. Moje urodziny pokazały mi, jakie wspaniałe osoby mi towarzyszą i jak cudownymi ludźmi się otaczam. I oni są moim ulubieńcem numer jeden tego miesiąca, tego roku i tego życia. Więc takie małe, małe hasło od cioci Karo, czyli doceniajcie ludzi, którzy Was kochają i celebrujcie z nimi życie, bo o to chodzi, bo, bo całe moje urodziny były pod hasłem zabawy i już przechodzę do mojej pierwszej oficjalnej polecajki. Słuchajcie, w urodziny zorganizowałam i zabrałam moich najbliższych na karaoke. Kocham śpiewać, kocham tańczyć, to są moje dwa ulubione sposoby na zabawę i przyszło do mnie tydzień przed urodzinami, że przecież jest coś takiego jak zagrywki, więc jeżeli jesteście w Warszawie, wow, to było odkrycie wszechczasów, słuchajcie, są pokoje prywatne na 10 osób, gdzie możecie sobie je zarezerwować na wybraną godzinę wieczorną. Warto to zrobić, bo inaczej w weekend są, no nie są one dostępne, naprawdę jest, jest ciężko dostać miejsce. Macie Wybrany czas, akurat my weszliśmy tam na godzinę. Macie mnóstwo fajnych kawałków, dwa mikrofony, tablet, przez którego można zamawiać sobie napoje. Jest to świetna zabawa. Przy okazji jeszcze jest wielkie okno z widokiem na Warszawę i bawiących się ludzi. Powiem Wam dla mnie to było coś fantastycznego i mówię o tym też y, dlatego że oczywiście raz zagrywki są super dwa możecie karaoke zorganizować w dowolnych warunkach w dowolnym miejscu również w domu a trzy serio warto w swoje urodziny wybrać aktywność która jest dla was super frajdą bo wasi przyjaciele wasi najbliżsi wasza rodzina chcą żebyście Wy byli zadowoleni. Chcą Wam umilić ten dzień, więc w sytuacji, w której Wy kreujecie sobie jakąś atrakcję totalnie pod Was, to wszyscy są zachwyceni, bo to ta, ten jubilat ma tutaj błyszczeć i wtedy cała grupa się cieszy. Także polecam całym sercem. Jeszcze w klimacie takim urodzinowym powiem Wam, że dwa super fajne odkrycia, takie powiedzmy gastronomiczne. Pierwsza rzecz to jest tort. Słuchajcie, jadłam najlepszy Tort w moim życiu. Najlepszy w ogóle. Zacznę od tego, że nie lubię tortów, a to był najlepszy tort na świecie, bo on nie smakował jak zwykły tort. Co więcej, jest to tort roślinny, wegański, a nawet najwięksi sceptycy w moim życiu powiedzieli, że to był kosmos i że to był jeden z najlepszych tortów w ich życiu, nawet nie wiem czy nie najlepszy. Także to jest, słuchajcie, wszystko wam, wszystko wam podlinkuję, o czym mówię w tym odcinku. To jest tort, który dostałam od mojej Karo. Całe. Przyszedł do mnie z samego rana kurierem. To był fantastyczny prezent. Słuchajcie, jeżeli wasi przyjaciele lubią jedzenie, to dawanie im jedzenia na prezent jest najlepszą opcją na ziemi. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Jest to tort z pracowni panna, można go zamówić. I jest to tort, słuchajcie, który nazywa się bardzo um, podejrzanie bo nazywa się tort burak i karmel dniowy. Ale to jest hit. To jest naprawdę hit. Nie, nie czuć tam zupełnie buraka ani nie czuć tam dyni. Ale jest przepyszny, czekoladowy. On trochę smakuje jak taki tort lodowy, bo tam nie ma takiego de facto biszkopu, tylko jest właśnie. Biszkopu, biszkoptu. Tylko jest ciasto buraczane, które smakuje trochę jak taki mus, trochę jakby to był właśnie tort lodowy, trochę jak taki chrupiący chips. Ja nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale powiem Wam, że jestem po obiedzie, a mówiąc o tym torcie, poczułam stanie w żołądku. Więc on był naprawdę fantastyczny. Polecam Wam z całym sercem. Jest, jest, jest boski. I druga rzecz też w klimacie właśnie celebracji i toastu to jest wino musujące. Wino nazywa się Lunaria Ramoro Pinot Grigio coś tam, coś tam, coś tam. Jest to wino oczywiście naturalne. Kto nie słuchał podcastu o winach naturalnych tego odsyłam. Do odcinka z Modern Wine Club z Jowitą. Jest to wino musujące naturalnie, jest to wino pomarańczowe, jest to wino wytrawne, jest to wino przepyszne. Ja nie lubię raczej bąbelkowych rzeczy i nie lubię słodkich rzeczy. W ogóle co za człowiek, nie, nie lubi tortów, nie lubi słodkich napojów gazowanych. No słuchajcie, taka jestem, w każdym razie y, tort jest słodki, uprzedzam. Niemniej szampan jest po prostu przepyszny. I tyle chciałam powiedzieć na ten temat. I tym samym słuchajcie, lecimy dalej do naszej pięknej listy, bo przyznam szczerze, że te dwie rzeczy były tak trochę poza konkursem i teraz już nadajemy temu jakiś sensowny bieg. Chciałabym przechodząc z takiego tematu urodzinowego, wejść w świat dbania o siebie i self care'u, wellnessu, czyli czegoś, czego u mnie jest dosyć sporo i polecić wam parę perełek. Pierwsza rzecz to jest regularny masaż. Oczywiście, w miarę możliwości, na tyle, na ile możemy sobie pozwolić, ale powiem Wam, że spośród tych wszystkich dobrodziejstw, dbania o siebie i robienia sobie prezentów, średnio mnie kręcą nowe kosmetyki, nowe ubrania, ale kiedy wypisuję sobie na kartce takie moje ulubione aktywności, niezwiązane z jedzeniem i piciem, to moim top jest masaż. Ja też wiem, że nie każdy jest fanem dotyku, ale ja uwielbiam i dla mnie masaż to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy na Ziemi. I powiem Wam, że dla Waszego ciała, dla Waszego zdrowia psychicznego, ale dla dla walki, może walki to jest złe słowo, ale dla niwelowania wszelkich napięć, ale też poświęcenia sobie czasu w ciszy, gdzie nie ma rozpraszaczy. Nie ma telefonu, nie ma rozmowy, jest po prostu spokój i wy, wasze ciało i cudowne dłonie drugiej osoby. Jest to coś fantastycznego dla mnie jako dla osoby również przebodźcowanej i ciągle coś robiącej. Jest to takie pozwolenie na Skupienie się na sobie i takie właśnie połączenie ze swoim ciałem, bo my często też gdzieś tę łączność niestety tracimy i nie słuchamy go. <laughs> tu tak a propos na przykład intuicyjnego jedzenia, to jest znowu autopromocja. Zapraszam, polecam. Kolejna rzecz jest dosyć nieoczywista i rekomenduję ją każdemu regularnie, przynajmniej raz w roku, ale myślę, że dwa razy też by nikomu nie zaszkodziło, a mianowicie chodzi o badania krwi. Nie będę się tutaj za bardzo rozwijała, ale. Trzeba sprawdzać swój stan zdrowia. Czasami czujemy się ok, albo czujemy się średnio i wydaje nam się, że to jest normalne i że wszyscy tak mają. Tak, to prawda. Uważam, że społeczeństwo jest przewlekle chore na różne rzeczy, ale badania krwi Wam prawdę powiedzą i czasami ktoś może wyglądać jak okaz zdrowia, a niekoniecznie być w pełnej równowadze wewnętrznej. Także ja jestem jedną z tych osób i powiem Wam, że zrobiłam ostatnio badania krwi i przyznam szczerze, że nie byłam w nich tak, z nich tak w pełni zadowolona, ale może o tym Wam opowiem innym razem. Niemniej było to dla mnie bardzo ważne w kontekście zadbania o siebie, nie tylko właśnie poprzez wspomniane wcześniej masaże, zdrowe jedzonka i inne atrakcje, ale też naprawdę przyjrzeniu się temu, co tam się dzieje w środku, także... Polacy, rodacy, badajcie się. I pozostając jeszcze w self-care i w takich cielesnych tematach, chciałam Wam polecić z całego serca twór mojej kochanej Magdy, Madalena Yoga, o której Wam mówiłam tysiąc razy od roku w kontekście medytacji. Słuchajcie, Magda wypuściła swoją własną kolekcję poduszek do medytacji znaczy akcesoriów tak naprawdę do medytacji. I do jogi. Jest to kolekcja, która nazywa się Domowe Sanktuarium i stworzyła ją razem z Marką Plantulę. ja też kiedyś wspominałam o takim. kto się nazywa? Siedzisku? Poduszka, no tak, to było trudne słowo, rzeczywiście, karo. O poduszce do, o poduszce do jogi. Ja na niej medytuję każdego dnia od bardzo dawna. Natomiast jako że czasami przemieszczam się między jednym domem, znaczy moim domem a rodzinnym domem, to teraz mam po jednej poduszce i tu i tu, żeby też za każdym razem w pociąg z wielkim bagażem nie wsiadać. W każdym razie jest to ta sama technologia Plantule, czyli naprawdę super super jakość. Natomiast Magda stworzyła przepiękną kolekcję naturalną, lnianą. Jest to poduszka do medytacji, wałek do jogi i taka opaska na oczy. Ona jest w trzech cudownych kolorach, w takim piaskowym, w takim pięknym oliwkowym zielonym i w takim brudnym różowym. I ja wybrałam właśnie ten zestaw różowy. Także, no co mogę powiedzieć? Są piękne, a przy okazji powiem wam, że jako że ja mam trochę problemów z plecami, ciężko jest mi siedzieć prosto i kiedy medytuję, to moje plecy naturalnie się garbią. Bardzo ważne dla mnie jest to, żeby usiąść wyżej. Oczywiście nie musicie do tego kupować specjalnej poduszki, ale jeżeli macie ochotę zainwestować w jakiś piękny przedmiot, no właśnie, to nie dość, że on jest funkcjonalny, to stanowi wręcz takie udekorowanie waszego, waszej przestrzeni i moim zdaniem Życie jest za krótkie, żeby się otaczać rzeczami, które nam się nie podobają. Jeżeli ktoś tak jak ja jest estetą i zwraca na to uwagę, no to jestem przekonana, że właśnie te poduszki będą wasze oczy też cieszyć. Kolejne odkrycie sierpniowe, moi drodzy, to jest ashwaganda. Ja o adaptogenach mogłabym rozmawiać bardzo, bardzo długo i też odkryłam ich świat. Ponad 3 lata temu stosuję na co dzień, staram się gdzieś tam przemycać różnego rodzaju roślinne proszki do, do moich napojów, czy, czy do mojego jedzonka. Natomiast moim odkryciem jest Ashwaganda, słuchajcie, w płynie. Jest to produkt marki Mother's Protect, to jest ashwaganda żywe zioła. On jest w takim flakonie, więc ja mam trochę takie. Wrażenie, że, że sięgam po jakąś tajemną miksturę, wręcz po jakieś lekarstwo. I trochę tak jest, bo jeśli chodzi o ashwagandę, to ona nie dość, że wspiera odporność na stres i w pewien sposób nas wycisza, to jednocześnie wspomaga koncentrację, wspomaga zapamiętywanie, ma wpływ na naszą wydolność i fizyczną, i umysłową, i pięknie też balansuje. Nasze, nasze emocje. I w tej formie właśnie płynnej, w roztworze alkoholowym, jest ona lepiej przyswajalna. E, aplikujemy ją sobie prosto pod język na kilka sekund i połykamy. To jest dosyć gorzkie, ale na przykład ja osobiście lubię te klimaty. Plus, jeżeli wejdziemy trochę bardziej w rośliny, to wiemy, że to, co najbardziej, to co ma najwięcej goryczy, tak naprawdę zawiera najwięcej substancji prozdrowotnych, antyoksydantów itd., tak itd. Tak e, także em, polecam Wam... Och, teraz słuchajcie, bo trzymam sobie często te, te rzeczy, o których Wam mówię, staram się, jeżeli one są fizyczne, to staram się je mieć wokół siebie i na dole, na opakowaniu jest napisane Do what creates the real joy. Bardzo piękny, bardzo piękny cytat. E, wszystko Wam podlinkowuję u dołu, e, także możecie sobie zajrzeć na Mothers Protect. Mówimy o adaptogenach, no ale umówmy się, wszyscy czekamy na dział jedzeniowy. I teraz uwaga, spoiler: reszta odcinka jest w dużej mierze o jedzeniu. Także fani się cieszą, a może osoby mniej zainteresowane jedzeniem niekoniecznie, ale słuchajcie, jak wiecie, u mnie tego jedzenia jest sporo i w moim życiu, i w mojej, i w mojej pracy, i w mojej twórczości. Także na pierwszy ogień jedzeniowy, słuchajcie. Będę się śmiała teraz przy każdej, przy każdej rzeczy, że to jest moje odkrycie, ale to jest moje odkrycie. To jest to jest swojski produkt. To jest system zamawiania cudownego jedzenia od rolników do domu. Ja powiem Wam szczerze, zdecydowałam się na to z kilku powodów i teraz, żeby nie było, to nie oznacza, że każdy z nas musi zamawiać jedzenie prosto od rolnika. Ale w miarę możliwości, z tego researchu, który ja zrobiłam, wydaje mi się to być najbardziej i zdrowe, i ekologiczne, i etyczne. Skąd w ogóle pomysł na taką formę? Słuchajcie, ja chciałam jeździć sobie na targ i sobie wybierać prosto od rolników moje warzywka i owoce, ale po pierwsze, nie mam blisko siebie żadnego targu. Po drugie, nie mam samochodu. Po trzecie już nie ma, ale stwierdziłam, że muszę poszukać innego rozwiązania i przyznam szczerze, że dostawa do domu jest super rozwiązaniem. Składacie zamówienie przez internet, wybieracie sobie dokładnie, co Was interesuje. Przychodzi do Was raz w tygodniu albo rzadziej dostawa w kartonie. Macie świeże warzywa i owoce, ale tam też są. Dostępne pewnego rodzaju domowe półprodukty typu masło orzechowe, octy, oleje, jajka, sery czy przetwory. I co najważniejsze, te produkty są wysyłane jak najświeższe, zazwyczaj w dzień zbiorów i są sezonowe, lokalne, od potwierdzonych, sprawdzonych dostawców. Zresztą dostałam od Was parę razy na Instagramie właśnie pytanie, dlaczego wybierać tego typu dostawę względem zakupów w supermarkecie na przykład na dziale eko. Po pierwsze, te rzeczy z działu ekologicznego często są zapakowane w plastik, co mnie po prostu wkurza. Po drugie, im bardziej nam się uda wyeliminować pośredników, tym lepiej dla samego producenta, dla takiego Dobrego polskiego rolnika wtedy on nie musi obniżać tych cen i też walczyć o to, żeby trafić na półkę sklepową, tylko rzeczywiście my płacimy mu prawie bezpośrednio. I też warto zwrócić uwagę na to, że aby dany produkt wytrzymał w sklepie przez dłuższy czas, on musi być lepiej zabezpieczony, a to oznacza często lepiej Spryskany. Zajrzyjcie sobie koniecznie swojski produkt, zamawiajcie, polecam całym, całym, całym sercem. Mam dla Was dzisiaj też jeden przepis, i jest to danie, a raczej dodatek, który towarzyszył mi prawie codziennie w ostatnim czasie, bo mamy sezon mieliśmy, mamy też nie jestem w tym dobra, ale na pewno mieliśmy sezon na cukinie i ja powiem szczerze, nie byłam nigdy jakąś taką wielką fanką cukinii. Zawsze wybrałabym bakłażana, a ostatnio role się odwróciły. Powiem Wam, że to jest najprostszy patent na ziemi. Ja sobie kroję moją cukinię w plasterki, a najlepiej w takie plastry wzdłuż, bo ona jest wtedy taka bardziej luksusowa, powiedzmy. Kładę je po prostu na suchą patelnię. Ja sobie lubię ogólnie ułatwić życie, więc kładę sobie na patelnię, włączam gaz, posypuję. Solą, posypuję czasami jakimiś przyprawami, typu, nie wiem, ziła prowansalskie, pieprz. Polewam to oliwą i po prostu czekam. Po jakimś czasie odwracam na drugą stronę, potem czasem odwrócę na drugą stronę <grym> z powrotem. I zależy mi na tym, żeby ona się troszeczkę zbrązowiła, żeby była mięciutka, żeby oddała całą wodę, żeby była no, trochę taka zniszczona, ale słuchajcie, no ten smak to jest jakiś hit. Naprawdę, to jest. Świetny jako dodatek do wszystkiego, tylko naprawdę potrzebny jest czas, bo ona ma być taka mocno podduszona, podsmażona. Tam nie chodzi o to, żeby to skwierczało. Tego oleju nie musi być jakoś super dużo. Fajnie jest też sobie na przykład lekko ją tak podkropić sosem sojowym, albo ja ostatnio kupiłam sobie Coconut Aminos, taka alternatywa dla sosu sojowego. W ogóle to mogę też dodać jako moje odkrycie, yy, odkrycie sierpnia, bo słyszałam o tym dużo. Bo to jest y, smak niczym: sos sojowy, ale ma znacznie mniej sodu. A moim zdaniem sprawdza się super, y, także, żeby nie było sos z ekstra. Ale taka nieco mniej y, słona alternatywa. No, w każdym razie taka cukinia to jest totalny hit. Mam dla Was teraz dwie propozycje gastronomiczne, jeśli jesteście w Warszawie, więc powiem szybko, bo też nie każdy z Warszawy słucha. Odkryłam najlepszego schabowego w mieście. I tutaj powiem, że oczywiście inne schabowe też są smaczne, ale moim zdaniem absolutnie bezkonkurencyjny pod każdym względem i nawet rozmiarem, bo często te schabowe są za wielkie, ale i rozmiarem, i panierką, i wnętrzem, doprawieniem, wypieczeniem to będzie schabowy z warsu i sawy. Wars i sawa w nowym, czyli to jest restauracja w teatrze nowym na Mokotowie. Polecam serdecznie, mają tam fantastyczne jedzenie. Ja kiedyś o nich mówiłam, ale ten schabowy naprawdę jest hitem, i polecam. I druga rzecz to jest moje odkrycie pizzowe, ponieważ było mi bardzo smutno, kiedy zamknęła się pizzeria Przyjemność w Warszawie, bo tam było mnóstwo fantastycznych roślinnych opcji. Natomiast niedawno na krócej otworzyło się Pizza Jolo, i ja jestem zachwycona. Poszłam tam na mój preurodzinowy nie obiad, ale na kolację i jadłam marinare w takiej wersji z karmelizowanym czosnkiem, z oregano i z czymś tam, w sensie bez sera, bo to jest u mnie standardowe zamówienie i to był po prostu kosmos. No coś przepysznego pod każdym względem, nie będę się tutaj za bardzo e, rozwodzić na ten temat, bo też wiadomo, każdy lubi inną pizzę, ale ja lubię klasyczną neapolitańską i ta jest po prostu bo. Ska. Dla osób, które jedzą ser, mają tam na przykład parmezan kozi, który jest dostępny tylko tam bezpośrednio od dostawcy. Top, top, top jakoś, także polecam. Pozostajemy moi drodzy w klimacie jedzeniowym i chciałam Wam polecić z całego serca pieczywo z piekarni cała w mące na Żoliborzu. Jest to piekarnia Moniki Waleckiej, i teraz mogę Wam zdradzić, że już za tydzień. Będziecie mogli posłuchać odcinka z Moniką, odcinka o pieczeniu chleba, o byciu piekarką, o prowadzeniu piekarni, o tym, jakim niesamowitym procesem i rzemiosłem jest właśnie, chciałam powiedzieć, chlebostwo. Piekarstwo. I powiem szczerze, że spróbowałam ostatnio trzech chlebów Moniki. Spróbowałam focacci z kurkami. Spróbowałam jagodzianki, która była najlepszą rzeczą, jaką w życiu jadłam, i powiem szczerze, to jest naprawdę warte grzechu. Jest to po prostu przepyszne, wspaniałe, zrobione z sercem. Więcej posłuchacie za tydzień. Jeżeli macie możliwość, to warto po takich chlebek sobie pojechać, ale jeśli się wahacie, to na pewno za tydzień zmienicie zdanie. I Monika, poniekąd, była taką moją inspiracją do tego, żeby. Poznawać więcej osób, które w tak niesamowicie ujmujący sposób mówią o swoim fachu, ale też uprawiają rzemiosło kulinarne wszelkiego rodzaju, właśnie z taką pasją, z taką dbałością o szczegóły, z takim szacunkiem i z taką miłością. I dlatego wróciłam do pewnego serialu, o którym chciałam Wam powiedzieć. Jest to serial Netflixa Chef's Table. Jest to wybitna produkcja, którą ja oglądałam parę lat temu. Pamiętam to było chyba kiedy mieszkałam w Madrycie, ponad trzy lata temu. I teraz postanowiłam nadrobić zaległe odcinki. Jestem absolutnie zachwycona. Jest to serial, który ma już sześć sezonów, plus chyba jeden jest deserowy. W ogóle polecam całym sercem ten deserowy. No, urzekli mnie ci ludzie. Coś cudownego, wspaniałego. Każdy. Odcinek przybliża sylwetkę innego, słynnego szefa kuchni, jego historię, jego filozofię. I powiem Wam, że ja, otaczając się tymi treściami w ostatnich dniach cały czas, patrzę na jedzenie inaczej. Patrzę na jedzenie, które ktoś dla mnie przygotuje inaczej. Wybieram jedzenie, które spożywam, też przez inne kryterium. Doceniam rzemieślnicze. Produkcję sto razy bardziej, sama gotuje z większą uważ uważnością, i właśnie z taką wdzięcznością za to, że możemy doświadczać jedzenia w tak wspaniały sposób, że możemy osiągać te cudowne smaki, że możemy delektować się tymi smakami i powiem Wam naprawdę, ten serial jest cudowny. I cudowny jest nie tylko kwestia smaku i tego rzemiosła, ale tego, że za tym stoją ludzie i ich historie są po prostu. Maksymalnie inspirujące i pokazują, jak dużym spełnieniem jest podążanie za tym, co naprawdę nas fascynuje, a dodatkowo tworzenie czegoś, co może dosłownie i w przenośni karmić innych ludzi. No jest to moim zdaniem coś fascynującego, przepięknego i polecam Wam naprawdę bardzo, 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 bardzo. Czytałam w tym miesiącu. Kilka książek, rozgrzebałam kilka książek i mam nadzieję, że za miesiąc przyjdę do Was z lepszym podsumowaniem, takim czytelniczym. Więc póki co nic nie zdradzam, a z takiej kategorii kulturalnej to mam dla Was jeszcze bardzo fajny odcinek podcastu. Jest to podcast takiej dziewczyny, która się nazywa Sahara Rose. Ona ma podcast The Highest Self Podcast. On jest taki mocno duchowy i ja też rzadko go w sumie słucham. Kiedyś słuchałam go znacznie częściej, ale jeżeli to gdzieś jest wasz klimat, to polecam. Natomiast ona wypuściła jeden odcinek, który włączyłam zupełnie spontanicznie, bardzo ze mną zarezonował. I jeżeli macie ochotę, to posłuchajcie. To się nazywa: If you're feeling overwhelmed by the world, listen to this. I to jest taki jej komentarz względem tego, jak sobie radzić z tym, że tak dużo się dzieje na świecie, ale też jak być ok z tym, że nie zabieramy zawsze głosu. I myślę, że to jest odwieczny pewien dylemat osób, powiedzmy, publicznych. I ja też jestem osobą, która w wielu kwestiach się nie wypowiada, ale wydaje mi się, że po pierwsze, Moje stanowisko na wiele tematów y, większość osób zna. Natomiast y, na siłę, właśnie ripostowanie i wypowiadanie się tylko dlatego, żeby nie było, że się nie wypowiadam, jest trochę zagłuszaniem tych osób, które naprawdę mają wiedzę. I ja zawsze chylę czoła przed tymi, którzy są ekspertami, y, i nie chciałabym po prostu y, bez sensu się opowiadać, kiedy się na czymś za bardzo nie znam. Także polecam wam ten odcinek, jeśli to brzmi dla Was ciekawie. I na sam koniec tego, tego solowego podcastu dwie rzeczy z kategorii modowo-urodowej. Pierwsza to są, słuchajcie, buty z bałaganu. W ogóle Balagan Studio to jest fantastyczna marka, która mi się strasznie podoba od, od bardzo, bardzo dawna. Jeśli chodzi o ich design, też o ich filozofię. Natomiast dużo tam było, znaczy tam były same rzeczy skórzane. Ja też nie kupuję rzeczy skórzanych nowych. Z drugiej ręki spoko, ale raczej unikam. Ze względów, oczywiście, etycznych. Natomiast Balagan wypuścił bardzo fajną kolekcję wegańską, którą Wam pokazywałam na Instagramie, i urzekło mnie ich podejście do. Wegańskiego obuwia, bo nie wiem, czy macie takie wrażenie, znaczy ja mam w takie przemyślenia, że pojawia się coraz więcej haseł wegańskie, równa się ekologiczne obuwie, a my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to są często po prostu kolejne plastikowe buty, czytaj, plastikowe śmieci. I to, jak Balagan podszedł do tej kolekcji, jest moim zdaniem fantastyczne, świetne, odpowiedzialne i dobre. To są materiały, Wegańskie oczywiście, ale są biodegradowalne i przyjazne środowisku z certyfikatami częściowo z recyklingu, z bawełny z recyklingu, z naturalnych włókien kokosowych. No, tam tych, tych cudownych składników jest bardzo dużo, między innymi jeszcze antyseptyczny korek i no. Brawo, naprawdę brawo. Cieszę się, że tego typu refleksje mają różne marki i podchodzą do stworzenia takiej kolekcji bardziej etycznej i ekologicznej, naprawdę z głową i sercem, a nie po prostu idą za kolejnym trendem i tym samym się przyłączają do całego greenwashingowego badziewia. Mówiąc brzydko ja mam ich buty, które się nazywają Opera Vegan Bio w kolorze pustynnym jeśli do kogoś interesuje, ale tych modeli jest kilka i są super są piękne, są wygodne, ponadczasowe naprawdę polecam i no, cieszy mnie, cieszy mnie, że pojawiają się takie inicjatywy. I ostatnia rzecz, moi drodzy, to jest kwestia włosów. Pomyślałam, że będę wam gdzieś tam przemycać takie informacje o włosach, bo dostaję mnóstwo pytań o włosy, o to, jakie zapuściłam, jak o nie zadbałam, o pielęgnację, dalej, i tak dalej. Ja myślę, że z końcem roku będę miała dla was szerszą odpowiedź na ten temat, bo też gdzieś tam jestem w takim procesie dbania o nie i odbudowy, ale pomyślałam, że powiem Wam, że. Ja od wielu lat korzystam z profesjonalnych kosmetyków marki Paul Mitchell i to są kosmetyki wegańskie, ale tak jak powiedziałam, profesjonalne, używane, używane w salonach, używane przez mojego fryzjera Kamila. Polecam Green Salon Kamil Olczyk i właśnie dzięki niemu zaczęłam z nich korzystać i szczególnie Wam polecam serię Clean Beauty, bo to jest ich seria bardziej naturalna, a jednocześnie maksymalnie skuteczna. Kochani, to by było na tyle. Kończymy sierpień, fantastyczny miesiąc. Ja na koniec przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Jeśli chcecie wesprzeć mój podcast, zaglądajcie do mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com Ukośnik Sklep. We wrześniu 10% zysków przekazujemy fundacji. Ocalenie. Ja czekam na Was. Poza anteną, jak zawsze, na Instagramie Karolina Sobańska, tam oprócz tych playlist, o których wspomniałam, pojawiają się też regularne wpisy, które nawiązują do podcastu. Także jeśli macie potrzebę, ochotę wymieniać się spostrzeżeniami, wrażeniami, to regularnie nawiązuję do tego, o czym tutaj rozmawiam z gośćmi, ale też i sama. Także jeśli też macie ochotę się podzielić swoimi inspiracjami miesiąca, Piszcie koniecznie na Instagramie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja Wam dziękuję z całego serca za spędzony wspólnie czas. My słyszymy się już za tydzień w odcinku o chlebie, także dzięki serdeczne, do usłyszenia, cześć.